Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, jak zainstalować Androida do Hondy CR-V. Ci, co śledzą kanał, wiedzą, że sprzęt dostałem w gratisie od firmy Seekane. W prezentacji pokazywałem jego parametry, podlinkuję Wam to. A potem pewnie będą odcinki z testowania tego sprzętu. Więc tu mamy zestaw wszystkich złączy, jakie dostajemy wraz z zestawem. I teraz tak, te wszystkie złącza tak naprawdę nie są nam w ogóle potrzebne, jeżeli nie będziemy instalować jakichś dodatkowych rzeczy typu monitorów w zagłówkach, jakieś dodatkowe DVD czy coś takiego. Albo jak nie będziemy instalować dodatkowej kamery cofania, bo jeden z tych przewodów jest pod kamerę cofania. O, rear camera, video in. Na tym przewodzie mamy jacka pod mikrofon dodatkowy oraz tu na tej przedłużce jedno USB. I to nam też nie jest potrzebne, jeżeli nie będziemy instalować dodatkowego mikrofonu, ponieważ mikrofon jest tu wbudowany. Zresztą może potestuję, bo ja już mam poprowadzony mikrofon od mojego starego sprzętu, więc zobaczę, czy będzie różnica między tym mikrofonem wbudowanym a tym dodatkowym. No, on ma też USB, ale też nie potrzebujemy tego USB, bo oprócz tego są dwa dodatkowe tutaj wyjścia na USB. I mamy tutaj, możemy poprowadzić dwa kable na przykład do schowka, żeby sobie podłączać pendrive'a. Więc jak poprowadzimy te dwa kable, no to tego właśnie nie będziemy potrzebować znowu. Tak więc tak naprawdę wszystko tutaj, słuchajcie, będzie się wiązało z tą główną wiązką, żeby sprzęt nam hulał. Oprócz tego mamy antenkę Wi-Fi i ją sobie już wkręcimy do pierwszego tutaj gniazda. Ok, do drugiego tutaj gniazda wkręcamy antenę GPS. Ją sobie gdzieś możemy przykleić na taśmie dwustronnej. Ok, no i teraz co mamy w tej głównej wiązce? No, musimy podłączyć dekoder CAN-busa i to będzie ta. I teraz uwaga, jak wyciągniemy auto fabryczne z samochodu, tam będziemy mieli 4 złącza, więc tu też potrzebujemy 4 złącza. No i to będzie to szare, to białe, to szare oraz złącze do anteny, czyli to czarne. Z tej wiązki wystają dodatkowe kable, tu jakiś jack, żeby podłączyć jakiś sobie aux in. Ja nic nie będę podłączał. I oprócz tego dwa inne złącza i szczerze powiedziawszy nie wiem po co to jest. Ja tego nie będę potrzebował. No, czyli podłączam teraz główną wiązkę do urządzenia. Tak, zapadka chwyciła, więc siedzi. Następnie tutaj właśnie jest wejście do radia, też z tej wiązki. Podłączamy tu. To jest antena do radia. No i potem to podłączymy już w samochodzie. No, więc jeżeli chcecie jakieś dodatkowe wejścia, no to tu do tego wtyku. Chwyciło. Natomiast gdybyście właśnie podłączali zewnętrzny mikrofon,
Czyli to jest to, co Wam pokazywałem razem z kablem USB. Nie wiem, czemu akurat tak podłączyli, no ale tak jest. Podłączamy tu. No, wszystko nam tu chwyciło. No i właśnie jak chcemy pociągnąć kable USB do schowka, wskazane, bo tam ja włożę pendrive'a, no to możemy sobie tu podłączyć. Ok, i jestem w samochodzie. Sprzęt czeka. No to musimy wyciągnąć stary sprzęt. Najpierw musimy zdemontować te obudowy wentylacji. Także musimy mieć jakieś narzędzie plastikowe, żeby tego nie poniszczyć. Wciskamy tam. Może cieńszy. Wciskamy i szarpiemy. Jak nam palce już wejdą, no to wtedy łatwiej, bo normalnie palców nie wsadzimy. Ok, teraz tak, stary sprzęt, to akurat nie jest fabryczny, ale fabryczny wygląda podobnie. To pudło jest bardzo szerokie, z tyłu masywne, w związku z tym ono jest chwycone tu na uchwytach blaszanych i z dwóch stron radio jest przykręcone do deski. Nowe radio jest bardzo cienkie w stosunku do tego, bo po prostu nie ma CD. Szczerze powiedziawszy, w tym starym sprzęcie w życiu ani raz nie włożyłem tu płytki. Znaczy raz włożyłem na próbę, czy działa CD i tyle. Chciałem powiedzieć, że nigdy nie słuchałem muzyki ze CD. Natomiast w tym obecnym radiu producent nie przewidział przymocowania sprzętu właśnie tu do tych otworów. Tylko na uchwytach plastikowych na dole i u góry. No zobaczymy, czy to będzie stabilne. No nic, wykręcamy stare radio, dwa wkręty na klucz, 8. Ok, i wyciągamy sprzęt. Tylko on nam całkiem nie wyjdzie na razie, bo tu mamy włącznik od awaryjek i do tego włącznika idzie przewód. Musimy go zwolnić. Naciskamy tam dzyndzla. I nam wychodzi. No i wypinamy z tyłu wszystkie przewody. Ok, radio wyciągnięte. No i to, co wspominałem. Od fabrycznego radia, przynajmniej w mojej wersji, gdzie właśnie nie ma wzmacniacza, mamy 4 wtyczki. 2 białe, 2 szare. Natomiast musimy przenieść włącznik od awaryjek. Jak widać, 2 wkręty. No i wkręcamy włącznik do nowego sprzętu. Ok. Włącznik zainstalowany. No to teraz może zamontujemy moduł GPS, znaczy antenę GPS. No ja, słuchajcie, już wcześniej miałem zamontowany moduł GPS tam. Jest taka płaszczyzna, są właśnie taśmy od starego modułu. No to przykleję tam w tym samym miejscu. Kabel bardzo długi.
No po prostu trzeba go tam upchać na dole. No i teraz tak, to co mówiłem. Sprzęt ma wbudowany mikrofon. Tamten też miał, ale oprócz tego w tamtym zestawie był dodatkowy mikrofon, który ja zamontowałem na szybie i mam poprowadzony tutaj w słupku. No i ja mam tu dołem puszczony mikrofon i gdzieś tu powinien być, o, tutaj wejście do mikrofonu. Także będę musiał porobić testy, czy tak samo słychać na mikrofonie wbudowanym i na tym zewnętrznym. Raz, dwa, trzy, cztery, jak słyszysz? Dobrze. Teraz uwaga, będzie inaczej. Raz, dwa, trzy, cztery, jak słyszysz? Prawie ciszej. Raz, dwa, trzy, cztery. No teraz chyba najwięcej wyraźniej za drugim razem. Za drugim razem wyraźniej, w sensie, tak? Głośniej. No dobra. Okej, moi drodzy, porobiłem testy z szanowną małżonką. Raz na zewnętrznym mikrofonie, potem odłączałem kabel, czyli na wewnętrznym. I za każdym razem małżonka mówiła, że ciut lepiej na zewnętrznym. Tak też myślałem. No i odnośnie wejść USB, ja mam poprowadzone właśnie dwa kable, dwa przewody do schowka ukryte. I tutaj mi z tyłu wystają. Także je podłączymy. Także łącznie możemy mieć aż 3 USB, bo jeden, mówiłem, jest budowany w tym przewodzie, co idzie do nowego mikrofonu, do zewnętrznego mikrofonu. Tutaj. Ok. No to słuchajcie, to są te 4 wejścia. Raz, dwa, trzy. I od anteny czwarty. Czyli jeszcze raz szukamy 4 wtyczek. Mamy 4 wtyczki i tu słuchajcie, nie można się pomylić, bo każda jest po prostu zupełnie inna. W ogóle jak będziecie, wszystkie się wyciąga na zasadzie naciśnięcia tutaj zapadki, oprócz tej. Tą największą szarę jak będziecie wyciągać, to też naciskacie zapadkę, ale oprócz tego jest tu ta biała klamra i podczas wciskania wtyczki ona się zamyka, ta klamra ucieka do środka, a przy otwieraniu, tutaj jest nawet strzałeczka jak ona idzie, przy otwieraniu naciskamy i odchylamy do tyłu tę białą klamrę i wtyczka sama schodzi. Sprzęt tutaj sobie można ładnie oprzeć o lewarek i na spokojnie podłączyć te 4 przewody. To jest ta jedna wtyczka, te różne dodatkowe przewody, o których mówiłem, że można podłączać przeróżne rzeczy. U mnie w tym momencie nic kompletnie nie będzie podłączone, że równie dobrze mógłbym to wyciągnąć. No dobra, na razie wsadzę. No, czyli szary do szarego, drugi szary do szarego, biały do białego, no i od anteny jeszcze tutaj czarny przewód wszedł do białej wtyczki z samochodu. Natomiast tu luźno wisi moduł Kenbossa. No dobra. No to co nam zostało? Antena GPS. Antenka wkręcona, tu antenka od Wi-Fi, antena od radia, no i te dwa dodatkowe przewody od USB tu z boku. No dobra, wszystko powinno hulać. Także Wi-Fi teraz jest z telefonu.
YouTube pewnie się nie włączy, bo jest zły zegarek. Tak, trzeba zmienić czas. A nie, co on chce? No, będę się musiał w ogóle zalogować. Ale widziałem, że jest przeglądarka Chroma. BBC. Tylko coś mi tu po chińsku. Nie wiem, trzeba będzie język zmienić, czy co. No nic, teraz się nie będziemy tym bawić. No dobra, no to składamy to wszystko teraz. Czyli patrzymy, żeby nie przygnieść jakiegoś kabla. To jest to trzecie USB, które w zasadzie ja nie będę chyba potrzebował. No ale w razie czego puszczę sobie też do schowka. Czyli w schowku będę miał aż 3 USB. No, wkładając sprzęt, oczywiście nie zapominamy, żeby podłączyć wtyczkę od awaryjnych. No, także patrzymy, czy wszystkie plastiki tutaj wchodzą w te otwory. Tu też jest na środku plastik. No i tu dolny. Wszystkie są mniej więcej równo, no to pchamy sprzęt. No słuchajcie, druga próba, bo to w ogóle nie chciało mi wejść. Wygląda na to, że najpierw trzeba wsadzić te kratki wentylacyjne, więc to uczyniłem. I teraz będę wciskał sprzęt. I tak w ogóle on będzie tu, słuchajcie, dołem wystawał, bo tamten sprzęt chyba był zupełnie zlicowany z deską. Teraz to wszystko jest większe. Także jeszcze go nie wsadziłem. No i zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo trochę mi się to nie podoba, powiem szczerze. Okej, moi drodzy. Udało się. Czyli to jest zupełnie inny montaż. No tamten po prostu był zlicowany. A ten wystaje. No może to nie jest jakoś super dopasowane, powiem wam szczerze. No słuchajcie, dogrywam jeszcze ten kawałek trochę później, ale wrzucę go teraz, bo skapnąłem się, że jednak na te trzy wypustki, które są u góry i na dole sprzętu, trzeba przełożyć białe klipsy z oryginalnego radia. Tylko muszę go poszukać, bo nie wiem, gdzie go dałem. One są takie same jak te klipsy na kratkach od wentylacji. Także je trzeba po prostu wyciągnąć i przełożyć. Tu są takie otwory, żeby ten klips się dobrze trzymał. No i potem dopiero do otworu w desce, żeby to było bezpieczniej i mocniej się działo. Ok, no to kolejna próba. GPS test. Pięknie złapał. Aha, to telefon, bo nie mogłem go znaleźć, jest pod Bluetoothem. Są sprzęty z jeszcze większym wyświetlaczem i wtedy obudowa jest połączona z kratkami, także te kratki idą tak z ukosa. I to mi się nie podoba, dlatego nie chciałem większego. Ale powiem wam szczerze, że myślałem, że ten będzie mimo wszystko zlicowany z deską, a nie że będzie wystawał. Dzięki. Trzymajcie się.